Cześć kochani, witam Was dziś w odcinku specjalnym. Będzie to 50 faktów o mnie. Nagrywam ten odcinek z okazji 500. subskrybenta na moim kanale. Zdaję sobie sprawę z tego, że większość twórców pewnie nagrywa tego rodzaju filmy w momencie, kiedy udaje im się zgromadzić większe audytorium, ale ja wychodzę z założenia, że skoro jest tutaj 500 stałych widzów, to znaczy, że jest już do kogo mówić. Zapraszam Was na 50 faktów o mnie. Myślałam, że fajnie będzie, jeśli te fakty będę losowała z takiej właśnie szklanej kuli, wtedy będą one miały przypadkową kolejność i dzięki temu może ten przekaz będzie ciekawszy. Zaczynam. Przeprowadziłam wywiad z królową mafii, Moniką Banasiak. Była to rozmowa nagrywana dla Superstacji i to nagranie, ten wywiad można zobaczyć na moim kanale na YouTube. Oni mieli wielkie pieniądze, pani wiedziała, jak je wydać z klasą. Oni mieli wielkie pieniądze, ja miałam pomysł na wydawanie tych pieniędzy. Kiedy miałam 7 lat, wzięłam udział w pokazie mody, prezentowałam wówczas kreację z domu mody z odzieżą dziecięcą Justynka. Jako dziecko śpiewałam w holi kościelnej o nazwie Iskierki. W podstawówce i liceum byłam kujonem. Kolejny fakt, który łączy się z tym. Gimnazjum było dla mnie czasem buntu i wówczas bardzo opuściłam się w nauce. Na studiach napisałam dodatek do magazynu dla panów, który nazywał się Poradnik Podrywacza. Pamiętam, że zarobiłam za niego 2000 zł i wyjechałam na wakacje, które po raz pierwszy w życiu były w pełni sponsorowane tylko przeze mnie. Kiedy byłam dzieckiem, bardzo chciałam być pisarką. Pamiętam, że pisałam książki, robiłam też sama okładki do tych książek i kilka takich egzemplarzy Białych Kruków w sumie wysłałam do wydawnictw dziecięcych. Niestety nigdy nie otrzymałam wiadomości, odpowiedzi. Prawdopodobnie to wynik kiepskiej pracy Urzędu Pocztowego w Mławie. Ciągle czekam. Nie umiem jeździć na łyżwach i prawdopodobnie nigdy się już nie nauczę. Trudno. Mojego męża po raz pierwszy zobaczyłam w telewizji. Pamiętam, że relacjonował wtedy wydarzenia z Sejmu. Był poważnym panem. O, teraz grubo. Tematy moich dawnych miłości. W dzieciństwie moją wielką miłością był Maciej Zegan. I kolejny fakt związany z tym. Odkochałam się w Macieju Zeganie wtedy, kiedy w telewizji dowiedziałam się, że Maciej Zegan ma 1,73 m wzrostu. Doszłam do wniosku, że jest kurczę, strasznie niskim facetem i nie chcę mieć takiego męża. W dzieciństwie tańczyłam w formacji jazzowej. Pamiętam, że robiliśmy tam układy taneczne do takich popularnych kawałków. Bardzo dobrze to wspominam. Kolejny fakt, moi drodzy, jestem bardzo oszczędna. Zresztą ci, którzy oglądają moje vlogi, to już zdążyli się przekonać. O, tutaj grubo, grubo. Jestem żoną autora kultowego materiału newsowego pod tytułem Tłukło i cały czas tłuczę. Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Taki i tak bez przerwy. Tak. Mój mąż stworzył to złoto. Ostatnio bardzo polubiłam kolor złoty. Lubię zielony kolor. Przed złotym to właśnie zielony był moim ulubionym. Kilka lat temu zajmowałam się realizacją programu kryminalnego. Był to dokładnie raport kryminalny w Superstacji. Pamiętam, że w ramach realizacji tego programu robiłam wywiady w więzieniu, robiłam wywiady ze skazanymi, to nawet wśród moich rozmówców był człowiek, który zabił i odsiadywał karę 25 lat pozbawienia wolności, odsiedział ostatecznie 18. No, to był bardzo fajny czas. Ja od zawsze fascynowałam się grupami, które są w jakiś sposób wykluczone. Mam uczulenie na kiwi, a jednocześnie bardzo je lubię, więc czasem muszę walczyć ze sobą. Zdawałam maturę z chemii i to na poziomie rozszerzonym. Pamiętam, że w moim liceum, które raczej było takim liceum humanistycznym, byłam jedyną osobą na sali i oprócz mnie było 3 nauczycieli w komisji. Nie ściągałam. Wiecie dlaczego. Od ponad roku jestem mężatką, a nagrywam tego vloga w październiku 2020 roku.
Kiedy miałam 15 lat, zrobiłam sobie kolczyk w pępku. Pamiętam, że ponieważ wtedy właśnie tańczyłam w tym zespole jazzowym, bardzo chciałam być tak jak ta dziewczyna z teledysków, dziewczyny z teledysków. No i ten kolczyk w pępku idealnie mi do tego pasował. Kolczyk oczywiście wyjęłam, mam po nim bliznę. Mój ulubiony serial to Seks w Wielkim Mieście. Myślę, że to jest bardzo fajna historia o przyjaźni, choć mogłoby się wydawać, chociażby biorąc pod uwagę tytuł, że to głupia produkcja, absolutnie się z tym nie zgadzam. Myślę, że to naprawdę życiowy kawałek telewizji. O, to tak w ramach równowagi dla tego, co właśnie nagrałam. Moi drodzy, obejrzałam wszystkie części Gwiezdnych Wojen i nie ukrywam, że maczał w tym palce mój mąż. Byłam redaktorką w telewizji TVN24. W praktyce wygląda to tak, że pisałam teksty, które potem są czytane przez prezenterów w serwisach informacyjnych. Oprócz tego nagrywałam też krótkie wypowiedzi, tak zwane setki, które potem pojawiały się w serwisach informacyjnych. Montowałam też materiały, no taka redakcyjna, edytorska praca. Kiedy miałam 6 lat, wzięłam udział w wyborach Miss. Mojego męża poznałam w pracy w superstacji. Dziś w Mławie ślub wzięli nasi redakcyjni koledzy Monika Dąbkiewicz i Grzegorz Łaguna. Przez 3 miesiące mieszkałam w Londynie. Było to stypendium dla absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowałam wówczas w redakcji Gońca Polskiego, The Polish Times, to taka angielska nazwa funkcjonująca w Wielkiej Brytanii. Wspominam ten czas doskonale. Bardzo boję się szczurów. To jest moja największa fobia. Pochodzę z Mławy, miasta położonego na północnym Mazowszu. Kolejny fakt. Bardzo boję się policjantów. Kiedy jadę samochodem i zobaczę jednego z nich, to od razu mam wrażenie, że zaraz dostanę mandat. Nawet jeśli jadę z odpowiednią prędkością, mam zapięte pasy, no generalnie wszystko git, to jakoś tak strasznie się boję i stresuję od razu. Kilka lat temu, no jakieś może 2 lata temu, Krystyna Czubówna udzieliła mi głośnego wywiadu, w którym przyznała, że była ofiarą molestowania seksualnego. Ten wywiad był cytowany przez większość polskich portali. To jest zjawisko, które zawsze istniało. Bardzo lubię koty. Niestety nie mogę mieć żadnego kociaka w domu, bo mój mąż jest uczulony na ich sierść. Mój ulubiony smak lodów aktualnie to słony karmel. Jestem zodiakalnym lwem. Moje ulubione danie to sushi. Mogłabym je jeść na śniadanie, obiad i kolację. Nigdy mi się nie znudzi. Jestem absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. To co teraz wam powiem, to jest jedno z moich natręctw. Nie lubię jeść przy otwartym oknie. Naprawdę mam wrażenie, że od razu jakieś danie przychodzi mi takim zapachem dworu. Tak, wiem, że to jest dziwne. Moja ulubiona piosenka to Don't Stop Me Now zespołu Queen. Uwielbiam. W momentach takich depresyjnych, wtedy kiedy łapie mnie na przykład jesienna chandra, bardzo mi pomaga ten utwór. Kiedyś nawet w Superstacji robiłam materiał o tym, że to utwór, który poprawia humor. Napisałam pracę magisterską o grypserce więziennej. Jej tytuł był cytatem z filmu Symetria, dokładniej. Świeżak, chodź pod derkę na bajerkę. Ty świeżak, do mnie wpadniesz pod derkę? Na bajerkę? Potem, nawiązując do tego, mój pierwszy program kryminalny był reportażem właśnie o grypserce więziennej, która aktualnie panuje w polskim więziennictwie. Fajna sprawa, może kiedyś wam wrzucę link. Mam na swoim koncie kurs masażu. Potrafię masować ciepłymi kamieniami, bańką chińską, pędami bambusa i tak dalej, natomiast od kilku lat w ogóle tych umiejętności nie wykorzystuję. Nie mam drugiego imienia. Mój syn też nie ma drugiego imienia, ponieważ uważam, że są one kompletnie zbędne. Uwielbiam być malowana, relaksuje mnie to bardziej nawet niż masaż. Zresztą w jednym z moich vlogów, kiedy pokazuję wam sesję fotograficzną z moim synem, będziecie mieli okazję się o tym przekonać. Czuję się kobieco, ktoś o mnie dba. Zrobiłam prawo jazdy, gdy miałam 19 lat. Jako nastolatka byłam zakochana w bilonie z Hemp Group. Raz nawet na urodzinach antyradia widziałam go, był z partnerką i miałam taki pomysł, że pójdę do niego
i mu o tym powiem, ale niestety byłam w trakcie wywiadu z Karoliną Korwin-Piotrowską i tak pomyślałam przy niej uprzejmie powiedzieć, że no, za jej plecami jest miłość mojego życia, dawna. No i tak odpuściłam sobie do tej pory żałuję. Jeśli kiedyś go spotkam, no to już na pewno powiem o tym, co dawniej było w moim sercu. Od zawsze chciałam mieć syna. No i doczekałam się. Mój syn ma na imię Eryk. Nie mam żadnego tatuażu i prawdopodobnie nigdy nie będę miała. Po prostu bardzo się boję bólu. Jako nastolatka byłam harcerką. Mam w swoich zasobach tylko jedno trofeum. Jest to statuetka za udział w chórze szkolnym i nigdy jej nie wyrzucę. Jestem stałą bywalczynią warszawskiego Comic-Conu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To było 50 faktów o mnie. Dajcie znak w komentarzu, co sądzicie o niektórych z nich, a może mamy jakieś cechy wspólne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dziś i za te 500 subskrypcji. Mam nadzieję, że będzie Was tutaj coraz więcej. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.